Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Szósta nadeszła godzina i do modlitwy przyzywa. Chwałę więc Bogu należną oddajmy duchem radosnym. O tej godzinie baranek odkupił grzechy ludzkości. Mocą ofiary krzyżowej straconą cześć nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przeto swe serca otwórzmy na dar tak wielkiej światłości. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg znany jest w Judzie, Jego imię wielkie jest w Izraelu. W Salem się wznosi przybytek Jego, a na Syjonie jest Jego mieszkanie. Tam zdruzgotał strzały łuków, tarcze, miecze i zbroje. Ty jesteś pełen światła i potężniejszy od gór odwiecznych. Najwaleczniejsi stali się łupem, sen ich ogarnął. Bezwiednie opadły ręce wojowników. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, rydwany i konie zamarły w bezruchu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, gdy gniew Twój się obudzi? Z nieba ogłosiłeś wyrok, zamilkła strwożona ziemia, kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu i ocalić poniżonych tej ziemi. Bo nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę. A ci, których gniew nie dotknie, będą obchodzić Twe święto. Składajcie i wypełniajcie śluby wobec Boga naszego i Pana. Niech wszyscy stojący dokoła przyniosą dary budzącemu grozę. Panu, który poskramia pychę książąt i jest postrachem władców ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem.
spójrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.